Cześć wszystkim. Dzisiaj na warsztat trafia jeden z najważniejszych samochodów na rynku, czyli nowa Skoda Octavia. Do testu dostałem ją chyba w najpopularniejszej obecnie wersji, czyli z silnikiem 1.5 o mocy 150 koni i manualną skrzynią biegów. Spędziłem z nią ostatni tydzień i jeśli chcecie wiedzieć, jakie mam wrażenia na temat tego modelu, zapraszam na test. Tak jak zacząłem, Octavia to jeden z najważniejszych modeli na rynku, także zakładam, że pewnie oglądaliście już nie jeden test na jej temat, ale jeśli trafiliście do mnie i chcecie poznać moje zdanie, to może umówmy się, że nie będę opowiadał o tym samym, o czym opowiadali wszyscy. Nie będę się skupiał na aspektach technicznych, tylko postaram się powiedzieć, jak Octavię użytkuje się tak z punktu widzenia użytkownika, jak ona spisuje się po prostu na co dzień i mniej więcej na tym postaram się skupić. Ale oczywiście dla przyzwoitości parę elementów technicznych musi się na początek pojawić w zasadzie bardziej takiej specyfikacji. Czyli tak jak mówiłem, 1.5, 150 koni, manualna skrzynia, 250 Nm. To jest specyfikacja tego samochodu, bardzo bogata wersja, style plus wszystko praktycznie, co można sobie do tego samochodu domówić. Wiadomo, auto prasowe, także musi wszystko być, żeby była okazja zobaczyć, jak to wszystko działa. Oczywiście wiąże się to z ceną, ale do tego sobie wrócimy, w zasadzie powiemy sobie o tym na końcu. Na początek chciałbym się odnieść do informacji, z którymi możecie się spotkać, które brzmią mniej więcej tak, że to jest za słaby silnik do tego samochodu, że to nie jest dynamiczny samochód. Moje zdanie natomiast jest takie, że nie wierzcie w to, bo w mojej ocenie to nieprawda. To jest 150 koni, 1.5, to nie jest żadna duża pojemność. Nie możemy wymagać od tego samochodu, żeby był rakietą, ale na co dzień, w mojej opinii, naprawdę nie jest potrzebne kompletnie nic więcej. Oczywiście, jeśli wrzucicie sobie szóstkę przy 70 na godzinę, to ten samochód kompletnie nie będzie przyspieszał. Powiem więcej, jak wrzucicie sobie piątkę przy tej prędkości i wciśniecie gaz do dechy, ten samochód też nie będzie przyspieszał. Powiem jeszcze więcej, jak wrzucicie sobie czwórkę przy 70 i wciśniecie gaz do dechy, to też ten samochód nie będzie tak przyspieszał, że rozbolą Was plecy. To nie jest ani samochód, ani... może nie samochód, bo jest inna wersja, może kiedyś się uda ją przetestować, ale to nie jest wersja do ścigania się, to nie jest wersja do wgniatania w fotel. A jeśli mówimy o codziennym, zwyczajnym, normalnym użytkowaniu, tak powiedzmy dla przeciętnego użytkownika Skody Octavii, to ta dynamika jest w zupełności wystarczająca, delikatnie mówiąc. Myślę, że nawet dużo bardziej niż wystarczająca. Samochód ma katalogowo 8, bodajże 3 dziesiąte do setki w wersji kombi. Nie jestem w stanie tego zmierzyć w żaden sposób, tym bardziej, że odzwyczaiłem się od skrzyń manualnych. Także moje starty od 0 do 100 przy manualnej skrzyni dzisiaj mają tyle samo wspólnego z profesjonalizmem, co Marcin Neumann z byciem pięściarzem, ale ja nie mam powodu, żeby nie wierzyć, że to jest 8,3 sekundy, bo moim zdaniem to są mniej więcej te wartości. To jest bardzo dynamiczny samochód. I to, co mnie trafia, jak wsiadam, jak odbieram sobie taką Octavię, podjeżdżam do parku prasowego, wsiadam po raz pierwszy do nowej Octavii. Jakie są Wasze pierwsze skojarzenia, jak słyszycie słowo Skoda Octavia? Albo na przykład Skoda Octavia sprzed paru lat. Na 100% wiele tych skojarzeń będzie takich, że tu jest bardzo twardy plastik, ogólnie wykonanie samochodu mocno średnie, tak ogólnie mówiąc, ale samochód ogólnie bardzo praktyczny, niedrogi, jeszcze jakiś czas temu. To są pewnie mniej więcej te klimaty. Tylko teraz tak, wiecie, gdzie jest słaby plastik w tym samochodzie? W jednym miejscu, tutaj. Jak sobie dotkniemy tutaj uchwytu drzwi, to jest średnio, troszkę wyżej też, ale już na górze jest ok. I ta klamka, to co tu zrobili, w sumie pierwsze co zauważyłem, rewelacja. Naprawdę to w ogóle nie pasuje do słowa Skoda, takiego przyjętego w głowie, kura i tak dalej, bla, bla, bla. To jest fantastycznie zrobione, przepięknie to wygląda, bardzo fajnie się to użytkuje, ale wsiądźcie do tego samochodu i zobaczcie go już tu. No tutaj już można użyć tego mojego ulubionego stwierdzenia, czyli wow, bo może się to komuś nie podobać, jeśli chodzi tutaj o ten materiał czy o ten kolor, ale jednemu będzie, drugiemu nie. Ja uważam, że to jest super, tak samo to, ale dotknijcie materiału tu, no to jest pełen szacun, to jest miękki materiał, nie skrzypi, świetnie wygląda, rewelacja, naprawdę rewelacja i tutaj mega szacun. No ale jak już cały czas się zachwycam, to nie mogę nie wspomnieć o jednej rzeczy, czyli na przykład chciałbym zrobić w tym samochodzie chłodniej, a może żeby troszkę słabiej wiała klimatyzacja. Jest to bardzo proste, wystarczy wcisnąć klima tutaj i możemy sobie już sterować nawiewem. Proste, no oczywiście
zamiast przekręcić po prostu pokrętłem. Nie cierpię tego i wiem, że się do tego trzeba będzie przyzwyczaić i mówię to przy okazji każdego testu, ale mówię o tym, bo to naprawdę jest coś, co nie jest moim zdaniem dobrą drogą, jeśli chodzi o samochody, o motoryzację, no ale trudno, no tak jest po prostu i tyle. Można się do tego przyzwyczaić, ale jest to słabe. Śmieszną rzeczą jest na przykład, wiecie jak robi w tym samochodzie się głośniej albo ciszej? W ten sposób. Przekręcacie sobie tutaj. Głośniej, ciszej, głośniej, ciszej. Nie wiem, jakby się to, że tak powiem, na dłuższym dystansie sprawowało. Podejrzewam, że to kwestia przyzwyczajenia. Ale ogólnie jak się do tego przyzwyczaicie, to fajny bajer. Chociaż zupełnie nieintuicyjny. Na początku, jak wsiadasz w ten samochód i chcesz, jest na przykład głośno radio, chcesz się ściszyć, to nie masz pojęcia, co masz zrobić. I to jest dobry moment do stwierdzenia, że ten samochód, jeśli ja miałbym znaleźć jakieś wady, bo muszę mówić o wadach, jak testuję jakieś samochody, czy wszystkie samochody, to bardzo zaskakująca rzecz dla mnie, bo jakie jest hasło Skody? Simply Clever, czyli takie rozwiązania praktyczne, ale proste. I to jest chyba pierwsza Skoda, w której ja się muszę odnajdywać, żeby coś zrobić, bo na przykład kierownica, piękna, moim zdaniem chyba najładniejsza kierownica w Skodzie. Tutaj jest dwuramienna, nie mamy tutaj nic. To są gadżety wizualne, ale na przykład guziki oprócz głośniej ciszy i przełączania stacji, to reszta nie bardzo wiecie od razu, do czego służy. Nie bardzo wiecie, jak sobie na przykład chcecie ustawić średnie spalanie od uruchomienia. Trzeba się tutaj pobawić, naszukać, przyzwyczaić i to jest coś, co nie kojarzy mi się ze Skodą. Jest moim zdaniem tutaj to wszystko za bardzo skomplikowane i to jest pewien minus w tym samochodzie. W sumie chyba fajnie dla Skody, że wymieniam coś takiego, bo to nie jest żaden wielki minus. Ale to jest to, co po prostu rzuciło mi się w oczy. Bo na pewno się trzeba do tego samochodu dużo dłużej przyzwyczajać, niż jak się wsiadało typowo w Skodę i było przyzwyczajonym do tej marki. To tutaj jest pewien kłopot. Albo może po prostu zajmie to trochę więcej czasu, żeby się tego wszystkiego nauczyć i do tego przyzwyczaić. Nie będę też marnował za dużo czasu na opowiadaniu o przestronności tego samochodu, bo wiadomo, z czego jest znana Skoda Octavia. 640 litrów bagażnik w tej wersji, no to jest ogromna przestrzeń załadunkowa, także tutaj jest jakby wiadomo. Tak samo z tyłu, pełno miejsca, fajny bajer, czyli na przykład klimatyzacja. Możemy sobie, mamy przód i mamy tył, możemy sobie też regulować klimatyzację czy temperaturę z tyłu. Fajny bajer. Z minusików to też w każdym teście mówili, ja to też potwierdzę. To ustawienie tutaj nawiewów jest trochę nieprzemyślane, bo albo wieje po rękach, albo po twarzy, więc średnio. Znowu taka dziwna rzecz, bo takie rzeczy się raczej Skodzie nie przytrafiają. No to tu się przytrafiły, też można z tym żyć. Skrzynia manualna. Ja mam rzadko z tym do czynienia. Ja uważam, że to jest kompletny bezsens, że nie można zamówić tego silnika z DSG, bo aż się prosi, ale też fajnie czasami pojeździć manualną skrzynią. Nie chciałbym jej kupić jako swój samochód, bo wolę automaty. To nie jest najlepsza skrzynia na świecie, bo potrafi zahaczyć. Szczególnie na przykład ja tak trafiam z dwójki na trójkę, że czasami nie trafię tym biegiem. Może to jest to, że ja nie jeżdżę praktycznie w ogóle manualami. Bardzo rzadko testowe samochody są w manualu. Ja mam też prywatny automat, także jakoś tam się od tego odzwyczajam, no ale jednak po tygodniu jazdy już jestem wjeżdżony dobrze w to auto i to się zdarza, także dziwnie, ale ogólnie spoko skrzynia. Tu nie ma tragedii żadnej, także tu też się nie spodziewajcie, że będzie jakoś źle. Ale do tego silnika, no jak znalazł dla mnie, byłoby DSG. Także mam nadzieję, że jak najszybciej będzie można taką wersję zamówić, bo dzisiaj można to zrobić tylko z 1.0 i bardzo bym chciał dostać do testu to 1.0, bo ja wiem, że to pewnie brzmi słabo, że tam nie ma mocy i tak dalej, ble, 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 ale ja jestem mega ciekawy, bo ten samochód jest w lepszej cenie. Nie wiem, czy te 110 koni nie wystarczy. Mamy tam miękką hybrydę. Nie mam pojęcia, nie jeździłem i jestem mega ciekawy, jak się tam ten silnik sprawuje, także chciałbym ją dostać do testów. 150, tak jak mówiłem, niczego więcej nie trzeba, jeśli chodzi o dynamikę. No i ważna rzecz. Naprawdę można tym autem pośmigać mocno. Ja potrafiłem kręcić wyniki jeżdżąc po Warszawie. Oczywiście jest COVID, jest puste miasto, ale jeżdżąc po Warszawie do pracy miałem spalanie rzędu 5,5 litra. Mogłem oczywiście na 8-9 podskoczyć, jak się bawiłem, jeździłem szybciej, czy jakieś korki tam gdzieś trafiłem. To tak, ale ogólnie spalanie około 6 litrów, a nawet schodziłem poniżej 5 momentami. Także mega rewelacyjna wartość, tym bardziej, że nie mamy tu 90 koni.
tylko 150, także kolejna mega zaleta tego silnika. Bardzo ważna zaleta tego silnika. Spalanie ja uważam, że jest super. W trasie to też będzie jakieś 5 litrów, przy tych 140 to już będzie tam te 6, 6,5, także te wartości. No i cena. Jak zobaczyłem w katalogu, że ten samochód kosztuje 150 tysięcy złotych, nawet trochę więcej, to zrobiłem tak mniej więcej. Bo to są wartości, gdzie wskakujecie spokojnie na Superba, czy nawet auta no, wyższych klas, czy marek uważanych za dużo bardziej prestiżowe niż Skoda. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy, to też może przy okazji powiem. Zobaczcie, jaki tu jest dach panoramiczny, jest przeogromny, jest w ogóle wow. Dawno nie widziałem tak fajnego dachu. Co ciekawe, steruje się go dotykowo i tak samo lampki. Zapala się dotykowo, nie ma tu żadnych przycisków. Na początku też nie wiedziałem, o co chodzi, ale fajny gadżet, że można to zrobić po prostu dotykając światła. Fajnie to działa. Ale o czym zacząłem mówić? Zacząłem mówić o cenie 150 tysięcy. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. To jest największy spaślak, jaki jest. I wystarczy stąd zabrać dwie rzeczy. Właśnie ten dach plus pakiet foteli. I wiecie, o ile spadnie cena? 18 tysięcy złotych. Już ze 150 robi się około 130. Pamiętajmy też o tym, że to jest tylko cena wyjściowa. Zakładając chociażby rabat 10%, jesteśmy już poniżej 120. No i teraz pytanie, czy to już jest taka straszna wartość za tak spasiony samochód? Moim zdaniem nie. Oczywiście inaczej. Tak, ale w odniesieniu do rywali już wtedy nie, bo tak dziś kosztują dobrze wyposażone samochody w tej klasie. A to jest samochód przerastający wielkością praktycznie wszystkich swoich rywali. No i wychodzi na to, że ten samochód, można powiedzieć, ma też atrakcyjną cenę, bo oczywiście nie musicie kupować najbardziej spasionej wersji. Trochę tutaj jakby trafia do mnie pytanie, no a gdzie jest skala? Bo jak sobie fajnie skonfigurujecie skalę, to trochę się gryzą te samochody, ale to jest jakby może temat na inną okazję. Jeszcze jedną rzecz Wam powiem. Kolega szukał ostatnio samochodu dla rodziny. Dwójka małych dzieci, dwie dorosłe osoby. Miał 100 tysięcy, to wydaje się wcale nie mało. Chciał nowy samochód. Powiedzcie mi, dam Wam 8 sekund milczenia, tak jak Robert Lewandowski. Jaki można kupić lepszy samochód dla rodziny, nowy, za 100 tysięcy złotych? No właśnie. Ja też nie znalazłem. I każdy będzie albo za mały, albo za drogi, albo w ogóle niewyposażony i będzie go lasem. To jest problem. To się wydaje, że mam 100 tysięcy. Wow. Mogę sobie kupić nową furę. Zaczynam szukać, bo mam wymaganie, że to ma być samochód rodzinny, bo jak ma być malutki, to jest inny temat. Ale chcę samochód rodzinny, chcę się spokojnie spakować. Najlepiej, żeby to było kombi. No i co? No i słabo. Kolega kupił w końcu za te 100 tysięcy samochód, dostając rabat taki, jak można dostać. Ma bardzo fajnie skonfigurowany samochód, dynamiczny, ma kombi. Jest mega zadowolony. Po miesiącu jazdy tym samochodem powiedział, że wybrałby go zdecydowanie jeszcze raz, a to jest chyba najlepsza rekomendacja. I co ważne, jeździł też wcześniej dużo lepszymi markami. To jest taki praktyczny przykład, bo ważny dla mnie, dlatego że ktoś naprawdę wydał swoje pieniądze. Nie gada tak jak ja, że a kupiłbym. Ja mogę powiedzieć, że ja zdecydowanie ten samochód bym kupił. Tylko to fajnie się wydaje pieniądze, naprawdę ich nie wydając, albo wydając czyjeś. Jeśli ktoś naprawdę je wydał i po miesiącu mówi, że jest bardzo zadowolony, to jest to dla mnie informacja. Także Octavia, jeszcze jak dodacie do tego finansowania Skody, nie będę się teraz nad tym rozwodził, ale jak ktoś naprawdę szuka auta i sobie to sprawdził, no to wie, o czym mówię. No to rywale mają troszkę ciepło i wiadomo, skąd się bierze popularność Skody Octavii. I jeszcze jedna rzecz. Taka typowo niemerytoryczna. Ja jeżdżę w zasadzie co tydzień innym samochodem. Czasami jest tak, że pojeżdżę sobie tym samochodem, zrobię to, co trzeba, porobię zdjęcia, nagram filmy, oddaję go i to jest tyle. Zdarzają się samochody, które mimo, że wszystko zrobiłem, wychodzę sobie, tak jak nie wiem, dzisiaj jest niedziela i zamiast zjeść chipsy, wypić piwo i obejrzeć 65. serial, to ja wolę sobie wstać, wyjść na miasto, pojeździć po w miarę pustej Warszawie czy gdzieś wyjechać dalej. Bo tak fajnie mi się jeździ samochodem, bo się fajnie w nim czuję, bo się fajnie słucha muzyki, która swoją drogą jest tutaj okej, ale szału nie ma, ale do przeżycia. I jakby ktoś parę lat temu powiedział mi, że zamiast oglądać ten serial czy grać na PlayStation, ja będę wolał wyjść i pojeździć, bo będzie stała pod oknem Skoda Octavia,
to bym się puknął w łeb. Swój albo czyjś. A dokładnie tak jest dzisiaj. Ja zaraz skończę nagrywać. Mam jeszcze paliwo na 270 km. I zamierzam je wykorzystać, bo ja się bardzo dobrze czuję w tym samochodzie, co jest dziwne dla mnie również, bo parę razy mówiłem to przy okazji testów Skody. Ja nie byłem fanem tej marki, delikatnie mówiąc. A dzisiaj oni poszli tak do przodu, że jeśli nie macie w głowie, że ten znaczek, na który teraz patrzycie, przeszkadza wam na tyle, że nie zamówicie takiego samochodu, bo ja przecież nie będę jeździł Skodą, to znaczy to, że albo nigdy w tym samochodzie, nie nigdy, dzisiaj w tych samochodach nie siedzieliście, ich po prostu nie znacie zupełnie. No albo macie tak w głowie, ja nie będę mówił, że to jest źle, bo to pełne prawo. Możecie nie chcieć jeździć Skodą, możecie nie lubić tej marki. Ja też mam z niektórymi markami dokładnie tak samo. Tylko to jest słabo merytoryczny argument. Więc jeśli chcecie, jeśli chcemy dyskutować na zasadzie, coś jest lepsze, coś jest gorsze i pozbędziemy się tego, że nie, no to jest Skoda, więc ja jej nie kupię. Coś, co sam kiedyś miałem. To naprawdę ciężko wymagać więcej od samochodu, niż to, co Octavia oferuje w porównaniu do rywali za te same pieniądze. Mega dobry samochód, naprawdę świetny. Większość rzeczy tutaj działa dokładnie tak, jak powinna. No, może poza tym obsługą dotykową, ale to nie dotyczy tylko Skody. Chociaż nie, jedna rzecz. Zobaczcie, jak to mega dobrze wygląda, bo te zdjęcia są fantastyczne. Ale wiecie, co się zmienia po zmianie na Normal, Comfort, Eco, Sport. Ustawienia tutaj te wszystkie, jeśli chodzi o zawieszenie i tak dalej, to wiecie, co się zmienia? Obrazki na wyświetlaczu. Takie mam wrażenie i tego będę się trzymał. Są modele też w Skodzie, które mocno zmieniają się po naciśnięciu, na przykład po przeskoczeniu z Eco na Sport, to już w ogóle. Ja mam tu wrażenie, że na przykład przeskakując z Eco na Sport zmienia się, troszkę sztywniej się kręci kierownicą. To jest w zasadzie tyle, ale najbardziej odczuwalna zmiana to te obrazki. Dla mnie się tutaj nie dzieje nic, także nie wiem, o co kaman, ale tak jest, mówię o swoich odczuciach. W sumie nie tylko swoich, bo też ktoś mi to, jak spytałem się, czy czuję jakąś różnicę, to też nie było żadnej, także nie wiem, o co chodzi, no ale to jakby tyle. Ale oprócz tych rzeczy to są pierdoły, chociaż jakbym za to dopłacił, no to bym chciał, żeby działało, ale ten samochód nie ma żadnych dużych wad. Wygląda to też jakby dla mnie dziwne, że to mówię, że mi to przez usta przechodzi, ale Skoda Octavia wygląda pięknie. To jest bardzo ładny samochód i w środku, i z zewnątrz. Mega podobają mi się światła na przykład z przodu, z tyłu w sumie też. Bardzo ładny samochód, bardzo dobrze zrobiony, bardzo dynamiczny w tej wersji. Można go super wyposażyć i jak sobie podejmujemy te wszystkie rzeczy, które nie są niezbędne, dostaniemy jakiś rabat, to też w dobrej cenie, bo katalogowo to może nie wygląda za dobrze. Bardzo przyjazny dla użytkownika, nadal bardzo praktyczny, czyli to, co zawsze było w Skodzie. Bardzo nowoczesny, świetny samochód, naprawdę świetny i szacun, brawa dla Skody. Naprawdę brawa, bo to nie jest proste, żeby znaleźć taki złoty środek na to wszystko. I nareszcie mamy head-up. No w końcu i wygląda super i jest na szybie przede wszystkim z przodu, żadne szybki. Mega i tak powinno być. Fajne wskazania, bardzo dobrze to jest zrobione, dokładnie tak jak powiedziałem, tak jak powinno być. Jak macie jakieś pytania, to walcie śmiało, bo pewnie wszystkiego nie powiedziałem, co chciałem. Także jak chcecie pogadać w komentarzach, to piszcie. Jak macie taką Skodę, to też napiszcie, czy jesteście zadowoleni, czy czymś się rozczarowaliście, bo też wiadomo, po tygodniu nie da się sprawdzić wszystkiego, bo na pewno o wielu rzeczach się zapomni. Albo pewne rzeczy wyjdą może po dłuższym użytkowaniu, może po pojeżdżeniu w jakiś inny sposób. Także jak, taka prośba, masz taką Octavię, daj znać, czy jesteś z niej zadowolony, a może jesteś niezadowolony. A ja tak jak mówiłem, żegnam się z Wami i chociaż zaczęło padać, to zamiast wracać do domu, jadę znowu na Łazienkowski gdzieś do centrum, bo tak, bo jest fajnie. Bo to naprawdę bardzo dobry samochód. Trzymajcie się. Dzięki za dzisiaj. Cześć.